Witamy Państwa w kolejnej ze sportowych hal w naszym programie. Kolejnej niestety, w której w tej chwili nie odbywają się, jak Państwo widzą, ani zajęcia, ani treningi. No, powód oczywiście jasne, obostrzenia związane z pandemią, z koronawirusem. Niestety dotknęły również i przedstawicieli sportu akademickiego i o tym dzisiaj będziemy mówić w naszym programie. To stan na dziś, ale zapytamy, czy jest szansa, że ten stan właśnie za niedługo się zmieni, że tutaj pojawią się sportowcy, a także zawitają rozgrywki. I o to pytamy naszych właściwie gospodarzy tego obiektu, bo jesteśmy w hali Politechniki Opolskiej. Dzisiaj rozmawiamy z prodziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, panem doktorem Dariuszem Nawareckim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz prezesem AZS-u Politechniki Opolskiej, Tomaszem Wróblem. Dzień witam dobry. Witam serdecznie. No panowie, więc właśnie na ten moment sytuacja jest taka, że tutaj nic się nie dzieje i wiele wskazuje na to, że jeszcze przez jakiś czas się nie będzie odbywało. Ale czy znają już panowie jakieś konkretne ustalenia dotyczące tego, kiedy jest szansa, że realnie tutaj powrócą rozgrywki? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozgrywki, to jeszcze tego nie wiemy, bo jeszcze nie ma terminarza rozgrywek. Szczególnie tutaj odbywały się rozgrywki pierwszej ligi koszykówki, w którym występowała Ligi AZS Politechnika Opolska. Natomiast ostatnie regulacje prawne dopuszczają na tej hali już udział 32 zawodników i 3 trenerów jednocześnie. Natomiast Politechnika Opolska prowadzi zajęcia w formie e-learningowej w tym momencie. Efekty nauczania są realizowane. Myślimy, jak zrobić zajęcia, które wymagają jednak takiej bezpośredniego kontaktu z studentami, żeby właśnie te efekty nauczania spełnić. Myślę, że część zajęć może się odbyć w czerwcu, ewentualnie we wrześniu. Na razie zbieramy informacje od prowadzących, które zajęcia czy które przedmioty wymagają niezbędnego kontaktu. A czy któreś już uczelnie, panie dziekanie, o tym profilu, tak jak nasza Politechnika, myślę o pana wydziale, już rozpoczęły na przykład takie zajęcia, nie tylko online'owe, ale właśnie w halach? Nie mam na ten temat wiedzy, żeby jakakolwiek uczelnia rozpoczęła zajęcia w halach sportowych. Mhm. Mówiliśmy w tej chwili o studentach, o rozgrywkach, tak, o Igra ZS-ie Politechniki Opolskiej. A co z pozostałymi sekcjami? No bo w ramach klubu to nie tylko koszykówka, siatkówka, ale także no, wiele innych sekcji. No tak, patrząc po kolei, no to siatkarze mieli to szczęście, że akurat dokończyli rozgrywki, więc tutaj jeszcze jest troszkę do okresu przygotowawczego, więc na razie przebiega wszystko bez zakłóceń. Jeśli chodzi o short track, no to było to końcówka sezonu, więc w zasadzie Mistrzostwa Polski nie odbyły się i to jest jedyna strata, no ale za chwilę zaczynać się powinien okres przygotowawczy. Największe straty, można powiedzieć, odniosła lekkoatletyka i kajakarstwo, no bo to są po pierwsze poodwoływane imprezy polskie, poza tym odwołane Puchary Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata też nie wiadomo jeszcze, bo nie ma żadnych informacji w kalendarzu. Jak wiemy, to wszystko później przekłada się na zdobyte punkty, stypendia i możemy się zderzyć z drugą falą pewnych problemów, dlatego że sport, jeżeli się nie zabezpieczy interesów sportowców, no, którzy nie mogli wywalczyć pewnych wyników, zdobyć medali i tym samym zdobyć stypendiów, no to później oni będą cierpieć podwójnie, bo jakby teraz nie mogli trenować, a później nie będą mieli osiągnięć, które będą mogli wykazać. No trudno nie zapytać oczywiście o kondycję finansową ogólnie, dlatego że wiemy, no, że i miasto odcięło część dotacji. Dotyczy to wszystkich klubów. Zresztą z prezesami i trenerami rozmawialiśmy. Zatem, panie Tomku, jak wygląda ta sytuacja? Bo tutaj jeszcze dodatkowo, bo pewnie pan dziekan też jeszcze będzie o tym mówił, właśnie rzecz dotyczy studentów i indeksów. Nasza sytuacja jest, można powiedzieć, stabilna. Rozumiemy te obostrzenia, które miasto wprowadziło. Solidaryzujemy się z tym i wiemy, że są rzeczy ważniejsze. Na ten czas jesteśmy, wydaje mi się, zabezpieczeni, bo jesteśmy też klubem wielosekcyjnym, który ma bardzo wiele różnego rodzaju dotacji, więc staramy się tak gospodarować środkami, aby starczyło. No nie da się ukryć, że ta część rzeczy się nie odbyła, więc mieliśmy też środki w tych sportach indywidualnych głównie. To są rzeczy związane z obozami, rzeczy związane z funkcjonowaniem, wyjazdami na zgrupowania, natomiast na jakieś zawody ich też nie ma w tym momencie, więc nie mieliśmy okazji ich też wydać, więc wszystko tak naprawdę czeka. Jak tylko będą takie możliwości, to na pewno będzie duże nagromadzenie imprez i wtedy po prostu każdy sport będzie musiał się przygotować indywidualnie do swojego kalendarza.
To jeszcze może dodam, że nie pełnimy tylko funkcję tych sportów wyczynowych, ale też również sporty akademickie, czyli bierzemy udział w akademickich mistrzostwach polskich w różnych dyscyplinach sportu. Większość z tych imprez też się nie odbyła. Liczymy na to, że Zarząd Główny AZS przywróci te zawody we wrześniu, więc też te środki przeznaczymy na to. Natomiast tutaj sporty indywidualne myślę, że mają stabilną sytuację finansową. Trochę gorzej, jeżeli chodzi o sporty zespołowe, bo tutaj sezon się zakończył, już pierwsza transza została wydana, natomiast cały czas kompletujemy budżet na następny sezon. A czy kompletujecie też Państwo kadrę sportowców tutaj, którzy są oczywiście studentami, tak? Bo ten rok akademicki jeszcze się nie zakończył, ale już myślimy i o kolejnym roku w związku z Państwa taką dynamiczną działalnością na tym obszarze sportowym, to też przyszłych sportowcach i reprezentantach uczelni. Na pewno monitorujemy sytuację, bo teraz jest ciężko podejmować jakieś ruchy. Poza tym kwestie transferów też, wyłączając koszykówkę oczywiście, ale kwestie transferów gdzieś w tych poszczególnych innych dyscyplinach, każdy związek ma inną politykę dotyczącą tego i myślę, że tak naprawdę jak skończą się te wszystkie obostrzenia, będziemy wiedzieć, kto sobie poradził lepiej, gorzej i dopiero będą kluby reagować na to, bo wydaje mi się, że w wielu wypadkach będzie tak, że niektóre sporty będą bardzo ciężko przędły i będzie trzeba po prostu troszkę je może dofinansować. Nie wiem, spodziewam się jakiejś pewnej strategii z ministerstwa, które będzie musiało zainterweniować, bo bez jego pomocy po prostu wydaje mi się, że niektóre sporty w Polsce mogą nie przetrwać. Panowie, jak to się mówi, chyba troszeczkę szkoda rozpędu tego roku, dlatego że 2019 to był rok ogromnych sukcesów w różnego rodzaju dyscyplinach. Świętowaliśmy to w Opolu w poszczególnych sekcjach, no i teraz troszeczkę to zostało zatrzymane. Nie tylko awans koszykarzy, ale tak jak chociażby tutaj w tle mamy zawodników, czy lekkoatletów, czy kajakarzy, czy bobsleistów, czy znaną naszą polską mistrzynię w short tracku. Ten rozpęd 2019 teraz został przyhamowany i pewnie trzeba będzie jakieś wykonać działania, by w końcówce roku może jednak do tego podobnego poziomu sukcesów ewentualnie dojść, tak jak pan mówił. Najgorsze to było chyba to, że trzeba było przesunąć Igrzyska Olimpijskie, ponieważ nasi zawodnicy byli w trzech osadach, którzy mieli walczyć o tę wąską dwójkę, która miała na Igrzyska Olimpijskie pojechać. A wiadomo, że ta dwójka, która w Polsce wywalczy, może się liczyć rzeczywiście na Igrzyskach Olimpijskich, więc te plany, Kuleta młodszy już nie będzie, więc teraz gdzieś znowu będzie trzeba przygotowania, które oni robili w Portugalii, we Włoszech, trzeba będzie przełożyć na kolejny rok. Następną rzeczą jest też lekkoatleci. Bartek Stój wprawdzie teraz jest jednym z czterech lekkoatletów, którzy przygotowują się w Spale, ale on czy Dawid Tomala, mistrz Polski w chodzie sportowym, liczyliśmy na ich udział w Igrzyskach Olimpijskich, dlatego szkoda, bo liczyliśmy, że rzeczywiście pobijemy swój rekord, jeśli chodzi o liczbę zawodników na Igrzyskach Olimpijskich. Jak wiadomo, pracujemy na tym, żeby w tej imprezie czterolecia być widoczni i aby starać się zrobić wreszcie nasz pierwszy klubowy olimpijski medal, nad czym pracujemy już od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że w końcu to nastąpi, co się odlecze, to nie uciecze. To powróćmy jeszcze do koszykówki, bo o niej wspomnieliśmy. Sezon został przedwcześnie zakończony. Na pewno tamten sezon był wyjątkowy, bo udało się wywalczyć awans. Drużyna osiągnęła cel w tym sezonie, tak? Bo utrzymała się na zapleczu Ekstraklasy, ale nie było okazji do tego, żeby ten sezon podsumować. No tak, pewne podsumowanie, jeżeli kibice przeglądają przez stronę internetową, to tam podsumowaliśmy sezon łącznie ze statystykami. Na pewno wielkim sukcesem był awans do pierwszej ligi koszykówki. Ten sezon miniony pokazał, że koszykówka w Opolu coraz więcej zdobywa zwolenników, coraz więcej kibiców przychodziło na mecze. Te mecze też były emocjonujące. Myślę, że to 13 miejsce, które nam dało bezpośrednie utrzymanie w lidze, było trochę za niskie na nasze możliwości. Zbudowaliśmy zespół, myślę, taki, że powinien być gdzieś w środku tabeli. Natomiast pierwszy sezon w klasie ryzykowej wyższej zawsze jest sezonem trudnym. I to nie tylko frycowe, ale też trochę szczęścia również potrzeba. Ono było tak falami. Na początku dwa wygrane mecze, bardzo dobra atmosfera, potem przydarzyła się kontuzja. Lidera zespołu Przemka Szymańskiego, 7 porażek z rzędu. Niestety musieliśmy zmienić trenera, Dominika Tomczyka zastąpił Rafał Knap. Myślę, że na ten moment to była dobra decyzja. Też przyszło 2-3 nowych zawodników do zespołu i zespół zaczął grać tak, jak powinien. Tak? Natomiast żałujemy, że sezon się nie skończył
nie zostały rozegrane wszystkie spotkania, natomiast bardzo cieszy fakt z tego, że utrzymaliśmy się bezpośrednio. Często mówi się o tym, czy nie za dużo grzybów w barszczu, panie prezesie, to znaczy tak naprawdę jak to zrobić, zwłaszcza w tak trudnym czasie, by utrzymać Opole. Nie jest przecież ogromnym ośrodkiem, tak jak Akademie Wychowania Fizycznego, które mają, czy nie mówię o Katowicach, Gdańsku, Warszawie, gdzie jest ogromna rzesza sekcji i sportowców, a mimo to od dobrych kilku lat plasujecie się w różnych dyscyplinach w czołówkach. Ale czy rzeczywiście Opole stać na to, żeby na tym poziomie utrzymywać ten sport akademicki? I czy sam klub jest w stanie, bo to też jest kwestia i doboru trenerów, tak jak powiedział pan dziekan, i tych zawodników, którzy chcą tutaj studiować, czyli też i jakości uczelni, która, no bo student ma do wyboru właściwie w Polsce od sasa do lasa tych sportowych uczelni. Jak to się robi, chciałoby się zapytać. No tak, na pewno trzeba powiedzieć, że jesteśmy mocno uniwersalni, ponieważ wielosekcyjność powoduje też, że potrafimy pozyskiwać dużo środków zewnętrznych. Nie wiem, czy jest drugi klub w województwie opolskim, który ma tyle środków zewnętrznych poza miastem. I można powiedzieć, że za każdą złotówkę przekazywaną z miasta my dokładamy 1,5 złotego z innych dotacji. Patrząc pod kątem sportowca, jego profil się trochę zmienia. Nie każdy sportowiec chce zawsze już studiować wychowanie fizyczne i oferta Politechniki jest też dla niego atrakcyjna. Kiedyś można było powiedzieć, jak wychowanie fizyczne na Politechnice Opolskiej, natomiast myślę, że my łączymy właśnie tą stabilną uczelnię, Politechnikę Opolską, większą uczelnię, bo Politechnika jest większa od AWF-ów. No i przez to dajemy też większy wybór kierunków. Do tego myślę, że ludzie lubią studiować w Opolu, bo to jest nie tylko, po prostu świetne miasto. I przykład Piotra Kulety. Przyjechał tutaj z Zawiszy Bydgoszcz, choć sam pochodzi gdzieś z Małopolski, to on dzisiaj kupił mieszkanie niedaleko zresztą Politechniki na Pruszkowskiej. Czuje się opolaninem i mam nadzieję, że tu zostanie. I liczę na to, że my po prostu przez to, że zawodnik, później trener i tak dalej, oczywiście. Zostanie tutaj, później jego dzieci będą przychodzić, będą AZS-iakami, on będzie trenerem, no i uda nam się zbudować taką społeczność, która będzie dostarczała Opolanom wiele radości, a nam i studentów, i zawodników sekcji młodzieżowej. Przede wszystkim w tych teraz trudnych czasach to wszystkie kluby odczują problemy gospodarcze. My mamy tutaj, widzimy naszą szansę, jako klub akademicki, gdzie studenci mogą przychodzić na różne kierunki studiów. Tutaj zapraszamy, już niedługo zaczynamy rekrutację i nasi sportowcy nie studiują tylko na kierunku wychowanie fizyczne. Zapraszamy na inne kierunki studiów na Politechnice Opolskiej, ale w szczególności na Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Natomiast jeżeli mówimy jeszcze tak o koszykówce, to chcemy to budować właśnie na młodych, perspektywicznych zawodnikach, którzy będą widzieli w naszym klubie szansę na rozwój indywidualny i ewentualnie odskocznie do wyższej ligi. I oby tak było. Panowie, liczymy na to, że za kilka tygodni w tej sali już będziemy mogli też obserwować treningi. No i liczymy na to, że tak jak pan prezes powiedział, czy pan dziekan również, że gdzieś w tej drugiej części roku tych imprez i tych wydarzeń sportowych będzie tyle, że również nasycimy się i sportem akademickim w Opolu. A my dzisiaj gościliśmy w murach Politechniki Opolskiej i naszymi rozmówcami byli prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, pan dr Dariusz Nawarecki oraz prezes AZS-u Politechniki Opolskiej Tomasz Wróbar. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie, a my zapraszamy na nasz kolejny program już za tydzień.